Drogie, kochane, umiłowane pochwiczanki, ponieważ przyszedłem tutaj w ten uroczysty dzień dzisiaj. Dzisiaj uroczysty dzień to jest 1 kwietnia, żebyście tak wiedziały. Żebyście wiedziały, to jest 1 kwietnia, to jest jedyny dzień w roku, kiedy mówię do Was całą prawdę i szczerą prawdę i samą prawdę. Przez cały rok mówię do Was prawdę, ale ona nie jest ani cała, ani szczera, ona jest tak w kawałeczkach. A dzisiaj będzie cała prawda i szczera prawda. Kochane pochwiczanki, mam Wam do przekazania prawdę. Wyobraźcie sobie, że to jest pochwica. To jest pochwica. Wyobrażacie sobie? Teraz, co się stanie, jak ja odkorkuję? To wszystko się wydostanie na zewnątrz. I dlatego to, co chcę Wam przekazać dzisiaj. Dzisiaj chcę Wam to przekazać z okazji Prima Aprilisu. Bądźcie świadome, że jak odkorkujecie pochwicę, to dopiero te problemy się stąd wydostaną. Dlatego lepiej, żeby pochwica była zakorkowana. Naprawdę, lepiej mieć to zakorkowane i nie ruszać. Lub druga rzecz, być przygotowanym, że jak odkorkujesz, to się wtedy wydostaną problemy na zewnątrz. Dopiero wtedy zacznie się wyłapywanie tego wszystkiego i utylizacja. Dlatego jak długo masz pochwicę, wszystko się trzyma, jest pod kontrolą. A jak będziesz chciał tą pochwicę usunąć, to ci się te problemy wydostaną i wtedy nie będzie łatwo. I wtedy nie da się udawać, że nie było żadnych problemów, był tylko jeden pochwica, a reszta to była sama przyjemność. Okaże się wtedy, że pochwica była najmniejszym problemem. A to, co w środku, to gorsze niż pły. Dlatego, kochane, mam do Was prośbę. Zastanówcie się, czy naprawdę jest tak źle z tą pochwicą, dopóki się tego nie ruszy? Ja bym się tak przez chwilę na Waszym miejscu zastanowił. Kochane, chcę Wam powiedzieć, że te problemy są bezpieczne tam w środku, są bezpieczne. Można długo udawać, że ich nie ma. Naprawdę, można długo, skutecznie udawać, że ich nie ma. Można nawet przed samą sobą udawać. Ale jak się to odkorkuje, to już się nie da. To wtedy coś z tym trzeba zrobić. I czasami zawsze lepiej jest być przygotowanym.